Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. KSW powoli zaczyna ogłaszać nam starcia gali KSW 57, więc pora też omawiać sobie te pojedynki i dzisiaj właśnie Federacja KSW wytoczyła bardzo interesujące działo w postaci starcia Tomka Drwala z Patrykiem Kinclem, dla którego będzie to trzecie podejście, bo początkowo miał walczyć o pas z Roberto Soldiczem. Później podczas gali KSW 53 miał zmierzyć się z Michałem Materlą. Dziś natomiast konfrontowany będzie z Tomkiem Drwalem. Nie ma co ukrywać, jest to bardzo trudna walka dla Tomka, bo o ile w tym swoim powrocie również konfrontowany był z zawodnikiem, który wracał do walk, tak tutaj jednak Patryk Kinsl to czołówka europejska, zawodnik, który ostro zamieszał w federacji ACB, ale i był znaczącą postacią w federacji XFN. I co najważniejsze, jest to numer 1 wagi średniej w czeskim rankingu, zawodnik, który w swojej karierze stoczył 32 zawodowe walki, 22 z nich wygrał, w tym aż 16 przed czasem, z czego 10 przez knockout, 6 przez poddanie. A w ostatnim czasie też z byle kim nie przegrywał, bo na 17 ostatnich walk przegrał tylko dwukrotnie z Albertem Durajewem oraz dużo cięższym Carlosem Wemolą. I tak naprawdę w czasie tej przerwy Tomka Drwala to Czech stoczył 10 walk, czyli 1/3 swojej kariery. A 10 ostatnich walk Drwala rozkłada się jednak na prawie 11 lat, więc tutaj tak naprawdę trzeba też wspomnieć, że Drwal walczył bardzo rzadko. Do tego doszła ta 5-letnia przerwa, no i ja się spodziewałem, że KSW tak powoli będzie Tomka rozkręcać, a tak naprawdę starcie z Patrykiem Kinclem może być trudniejszym pojedynkiem, czy to od walki z Michałem Materlą, Scottem Askamem, czy nawet Mamedem Khalidowem, z tego względu, że Czech jest bardzo przekrojowym i solidnym zawodnikiem. Ciężko wskazać płaszczyznę, do której trzeba byłoby dążyć, tak? No bo w przypadku Mameda, no warto byłoby grać na czas, w przypadku Michała Materli, no jednak trzeba byłoby się skupić na stójce, a walka z Czechem wymagać będzie 100% poświęcenia i bardzo twardej walki, bo Kinsl też najczęściej przegrywa właśnie decyzjami, a też niełatwo go złamać. I te starcie tak faktycznie sprawdzi, na ile jeszcze Tomka stać, bo pokonać Czecha może tylko najlepsza wersja Tomka Drwala, a wiemy, że Tomek no niedawno wrócił do startów, po bardzo długiej przerwie, też po kilku kontuzjach i co najważniejsze, teraz będzie wracał po chorobie, która zmieniła bardzo świat, ale i sport, który znaliśmy do tej pory. Widzieliśmy po Mateuszu Legierskim, że jednak tak szybko do tej dawnej formy się nie wraca. I trochę tak się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby troszeczkę poczekać z tym kolejnym starciem. Natomiast może w przypadku Tomka to przebiegło zupełnie inaczej. No też tak to wszystko dopiero się okaże w trakcie pojedynku, czy tuż po nim. Ale też zawsze Tomek Drwal bardzo profesjonalnie podchodził do tych swoich walk, więc jeśli podjął się pojedynku, no to pewnie czuje się też na siłach, tak? Też podczas gali KSW 57 dojdzie do dwóch bardzo mocnych starć w kategorii średniej. W pierwszym ogłoszonym pojedynku konfrontowany będzie niepokonany Cezary Kęsik i Abus Magomedow. Zaś drugim bardzo istotnym pojedynkiem będzie starcie Tomka Drwala z Patrykiem Kinclem. I można tutaj powiedzieć, że jeden z tych pojedynków na pewno wyłoni kolejnego pretendenta i myślę, że ten, który pokaże się lepiej, który zakończy walkę przed czasem, pewnie taką szansę walki z Mamedem Khalidowem dostanie. Ja jako fan, który marzył o konfrontacji Drwala z Mamedem w tych czasach, kiedy obaj rywalizowali o pozycję lidera w tym polskim rankingu, nadal widzę w tym starciu ogromny potencjał, ale o ile Mamed powstał jak ten Feniks z popiołów, tak w przypadku Tomka Drwala również potrzebujemy takiego mocnego zwycięstwa, aby ponownie poczuć, że jest to starcie dwóch bardzo godnych siebie rywali. Tak naprawdę walka z Kinclem to będzie coś bardzo istotnego w tych rozgrywkach europejskiego MMA, więc tak naprawdę sama walka daje już bardzo dużo, a zwycięstwo zapewni Tomkowi powrót do dawnej chwały. I tak powracając do tej poprzedniej walki Tomka Drwala, no to widzieliśmy, że ten brak startów jednak trochę miał tutaj znaczenie, ta karza ringowa była, ale jednak tutaj Tomek pokazał, że potrafi przyjąć, wykorzystał też swoje umiejętności, doświadczenie, no potrafił to zrobić, tak?
I o ile na przykład Łukasza Bieńkowskiego kilku zawodników pokonało, tak nikt nie zrobił tego przed czasem, a Tomkowi się udało. I to w powrocie, tak? W bardzo takiej trudnej walce, no bo jednak powrócić po 5 latach przerwy, też po kontuzjach i wskoczyć do takiego rytmu, no też na pewno nie było łatwo, tak? Natomiast zawsze też mam w pamięci ten piękny pojedynek w wykonaniu Tomka z Wesem Soffordem na gali chyba MMA Attack 3, gdzie bardzo fajnie trafiał rywala w stójce, a następnie poddał go w parterze. A Wes Sofford był zawodnikiem, który znokautował Jaya Silvy w 41 sekund na kilka miesięcy przed galą KSW 24, gdzie to Jay Silva znokautował Michała Materle. Później Tomek poprawił Delsonem Heleno, gdzie też po profesorsku skończył swojego rywala, też bardzo doświadczonego, i tak naprawdę tego potencjału Tomka w KSW no w 100% nie widzieliśmy, tak? Bo z walki z Mamedem wypadł, z Michałem Materlą no też przystąpił po kontuzji, co było widać, bo też bardzo Tomek się zmniejszył w tej walce, nie? Było widać, że po prostu no gdzieś jednak w 100% nie był gotowy. I już od tego czasu o Tomku nie słyszeliśmy. Ja bardzo liczę, że ten czas no nie przeminął i te najlepsze walki w wykonaniu Tomka dopiero przed nami. I tak bardzo jak wierzyłem, że Tomka jeszcze zobaczymy w klatce, tak samo mocno wierzę, że jeszcze tutaj Gorilla przypomni wszystkim kibicom, jak mocnym i znaczącym zawodnikiem był, bo wydaje mi się, że na Tomku postawiono już taką kreskę. Może to też wynika z tego, że kibice o nim troszeczkę zapomnieli, może też nie mieli okazji go poznać, no bo z każdym rokiem też przybywa kibiców, ale mam nadzieję, że jeszcze nas tutaj nieraz Tomek Drwal zaskoczy, bo jestem w 100% pewien, że stać go na wywalczenie sobie walki o pas i właśnie ten pojedynek jest przepustką do tej najciekawszej walki w tej dywizji. Starcie Kinzel vs Drwal to bardzo ważna walka dla całej dywizji średniej, ale i bardzo ważna walka dla samego Tomka, który do udowodnienia w tym pojedynku będzie miał bardzo dużo, tym bardziej ze względu na pozycje, na których zawodnicy się znajdują, więc śmiało można powiedzieć, że od czasu UFC Tomek Drwal nie miał aż takiego trudnego zadania do wykonania, ale tak jak też wspominałem, tego pojedynku po części potrzebujemy, aby sprawdzić, na ile Tomka Drwala jeszcze stać, bo ten pojedynek można przegrać, ale trzeba pokazać się w nim z dobrej strony i to będzie najistotniejsze w tym starciu, natomiast ja bardzo wierzę, że Tomka stać na dużo więcej i te doświadczenie wyniesione choćby z UFC, ta przerwa, która w pewnym stopniu no, też pozwoliła nabrać troszeczkę głodu walki, myślę, że tutaj pozwoli i wzbogaci Tomka w tym pojedynku i nie tylko pozwoli na to, aby no odnaleźć się w tym starciu, pokazać się z dobrej strony, ale i co najważniejsze, wygrać walkę, bo myślę, że fizycznie na pewno tutaj Drwal będzie górować nad rywalem, jest wyższy, być może będzie też w samym pojedynku troszeczkę cięższy, być może też dysponuje lepszym zasięgiem, na pewno ma lepszą stójkę, silniejszy cios, może też tych walk ma ciut mniej, ale te doświadczenie, które posiada Drwal, jest warte naprawdę bardzo dużo i samym doświadczeniem można zdziałać wiele, ale też bardzo ważne w tym pojedynku będzie to, aby Tomek po prostu nie dał się ustawiać i co najważniejsze, no to on narzucił swoją grę i wywierał presję na rywalu, bo najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w tym zestawie, no to po prostu dać Czechowi się rozpędzić, no bo jest on postacią, która jest zawodnikiem przekrojowym, tak? I tutaj to jest w nim bardzo niebezpieczne, że w każdej płaszczyźnie potrafi się odnaleźć, ale też ten głód zwycięstw, ta młodość po prostu może tutaj przeważyć, tak? Dlatego od samego początku tutaj trzeba bardzo mocno postawić się w tym pojedynku, no i stanąć mu na tej drodze do pasa i myślę, że tą swoją fizycznością, doświadczeniem można wygrać, choć ja liczę, że zobaczymy tutaj naprawdę bardzo zdeterminowanego Tomka Drwala, który nie tylko będzie chciał wygrać, ale i pokazać się z możliwie jak najlepszej strony. I dla mnie jest to naprawdę bardzo ciekawe starcie, zresztą chyba nie było pojedynku, w którym Tomek Drwal wyglądałby nieciekawie, bo jego obecność, to tak jak i w przypadku Michała Kity, jest to po prostu gwarancja dobrej walki. I jako ciekawostkę można tutaj też dodać, że podczas gali KSW 57 po raz czwarty będziemy mieli okazję zobaczyć Michała Kity oraz Tomka Drwala podczas jednej i tej samej gali.
co dla takich kibiców jak ja, którzy bardzo miło wspominają lata świetności MMA Attack czy Promag, jest po prostu miłą wiadomością i okazją do przypomnienia sobie tego, za co pokochało się MMA i okazją do zobaczenia postaci, których już po prostu się nie zastąpi, tak? Więc dla mnie oglądanie Tomka Drwala to czysta przyjemność, tym bardziej w tak mocnym zestawieniu. A co wy myślicie o tym pojedynku? Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji, a ja standardowo zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Trupiciel, trzymajcie się!